Tych kartonosze tur, oczywiście nasze polskie ekipy jak Woster, jak Hurom, jak Domin Sport, jak również ekipa z Prandi Polkowice. No i zobaczmy, bo w tym momencie już ich tutaj mamy. I czy to będzie polska premia? Jest Marek, ale nie, będzie Marek drugi, a 156 zgarnia jako pełną premię ten zawodnik, a więc Alex Miller, ekipa zawodowa Isak. On ma tą jedynkę tutaj w Tychowie, a więc wiemy na pewno, że puchar burmistrza Tychowa, proszę Państwa, pomknie właśnie do Niemiec, bo to jednak on zgarnia tą premię. Szczerze, że ja wiem, że jest taka teraz taka dziwna mentalność, że włączamy telefony, nagrywamy, a brakuje praw. Próbuję to delikatnie zasugerować, zostawmy telefony w kieszeni. Uwierzcie Państwo, szepnął Marcin Maceluch, dyrektor wyścigu. Uwierzcie Państwo, że przywitajmy ich prawami w Tychowie, bo jedzie bardzo piękny peleton tutaj przed Państwem. Są na 50 km, jeszcze mają ponad 80. Ekipa Hurromu w tym momencie, Mateusz Grabis na czele i oni pomykają aż do mety w Sławnie. Z jedynką przemyka Mateusz Kaciak. Zwycięzca przed roku Bałtyk Karkonosze Tour. I teraz zobaczcie Państwo, kto za nimi cały czas. W jednym samochodzie sędzia główny to oczywiście Węgier, który prowadzi te znamienia Federacji Światowej UCI, a teraz pomykają już wozy techniczne za całą kolumną i za całą plejadą tych zawodników. Tychowo, piękna miejscowość, a ja przypomnę, że Alex Miller zwycięzcą tej premii i przypomnę, to będzie dzisiaj dla niego ta premia nagrodzona właśnie już odsławnie na mecie dzisiaj tego etapu, ale na bieżąco w internecie na szefie.pl również magazyn rowerowy, niepełna relacja z wyścigu. Telewizja Polska, oddział Szczecin szykuje relacje w godzinach wieczornych. My oczywiście też zapraszamy do Eurosportu na Giro Italia i jak mówiłem, tam Tomek Jeroński będzie też przekazywał informacje dokładnie, co dzieje się na pierwszym etapie, 25. Bałtyk Karkonosze Tour. Start koło brzegu, metał Sławnie, ale w tym momencie przeszkoliliśmy przez Tychowo, przez tą piękną miejscowość i proszę Państwa, pomykamy dalej.